Były już szef powiatowego sanepidu w Poznaniu musiał wybrać albo rezygnacja z pracy w inspekcji sanitarnej, albo rezygnacja z leczenia pacjentów. Wybrałem pacjentów. Witold Draber przez 8 lat kierował powiatowym sanepidem, łącząc tę pracę z poradami dla pacjentów. Jak twierdzi, nigdy nie było z tym kłopotu. Zawsze uzyskiwał też na to zgodę wojewódzkiego inspektora. Na początku lutego otrzymał jednak ultimatum. Widocznie polityka władz, nie wiem, czy wojewódzkich, czy głównego inspektora sanitarnego jest taka, żeby nie było lekarzy, bo w tej chwili też głównym inspektorem nie jest lekarz, tylko jest informatyk. Czy powodem mógł być konflikt interesów? To i kilka innych pytań skierowaliśmy do szefowej wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej, która nie wyraziła zgody na łączenie przez dyrektora pracy z pacjentami i w sanepidzie. Pan dyrektor Witold Draber złożył rezygnację ze stanowiska. Tak na wszelkie nasze pytania odpowiedziała rzeczniczka wojewódzkiej inspekcji. Dodała jeszcze jedno. Informacja dotycząca nowego dyrektora powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Poznaniu pojawi się na stronie internetowej. To nie pierwsze roszady w powiatowych sanepidach. Miały one już miejsce w Krotoszynie, Kaliszu czy w Olsztynie, a teraz w Poznaniu i Wrześni. W każdym z tych przypadków chodziło o inspektorów, którzy pracowali jako lekarze. To według mojej wiedzy w tej chwili pozostało dwoje lekarzy w inspekcji sanitarnej. Do niedawna było ich kilku. Zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski jest zaskoczony decyzją o odejściu Drabera. Stało się to w trakcie pandemii, być może progu kolejnej fali pandemii, więc tu mamy duży niepokój. Na razie obowiązki szefa powiatowego sanepidu w Poznaniu pełni jego dotychczasowy zastępca. Maciej Szefer, Puls Dnia.